Dobry wieczór Państwu. Witamy na meczu pierwszej ligi mężczyzn Rzeszów. Mecz pomiędzy SST Lubcza oraz MKS Wisłok Strzyżów. Mecz na szczycie. MKS Wisłok zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 42 punktów. Na trzecim miejscu Lubcza Racławówka 39 punktów. Siatkę 7-7. W zagrywce kapitan Patryk Masłowski.
Lubcza wychodzi na dwupunktowe prowadzenie. Zagrywce Mateusz Kołowód. Szansa na 16 punkt.
Tak jest. Trener MKS-u Wisłów Strzyżów prosi o przerwę, a ja skorzystam z tego czasu, przedstawię skład na ten mecz SST Lubcza Racławówka z numerem 1 Jarosław Nęk, z numerem 2 Paweł Małek, z numerem 3 Patryk Masłowski jako kapitan, z numerem 5 Dawid Woźniak libero, z numerem 6 Bartosz Krztoń, z numerem 7 Radosław Kiela, z 8 Grzegorz Kasprzyk, z 9 Dominik Worosz, z 12 Mateusz Hołobut, z 14 Szymon Mędrygał, z 16 Tomasz Włodyga libero, również 17 Stanisław Kuśnierz, 18 Grzegorz Kawa, 27 Mateusz Tkaczyk, a trenerem jest Marek Samolewicz. Na zagrywce dalej Mateusz Hołobut. Piękna seria. 17 punkt. Oj, to był aut. Zagrywał Kuśnierz. Dziewiętnasty punkt dla gospodarzy. Na zagrywkę udaje się kapitan Patryk Masłowski. Na chuj łaź. Przepraszam bardzo. Kurwa!
Thank you.
stopniała przewaga gospodarzy, ale za to zyskał mecz na emocjach w tej końcówce pierwszej partii. Thank you.
pierwszym secie. SST Lubcza wygrywa 26-24. Wydawałoby się, że po dość łatwym początku i dużej przewadze ten set skończy się dużo wcześniej. Jednak zawodnicy gości nie powiedzieli ostatniego słowa i w końcówce seta dogonili naszych zawodników, tym samym sprawiając albo podnosząc temperaturę tego spotkania. Przypominam, że jest to mecz pomiędzy pierwszym zespołem ligi, czyli MKS-em, oraz trzecim zespołem, czyli gospodarzami z Racławówki. Jeszcze dodam skład Wisłoka Strzyżów na ten mecz. Z numerem 2 Szczygieł Jakub, z numerem 7 Harzewski Maciej, z numerem 9 Barszczewski Maciej, z numerem 10 Piruk Konrad jako kapitan, z numerem 14 Gromek Kamil, z 16 Strzępek Gabriel, 17 Teper Krzysztof, z 18 Szczygieł Kacper, z numerem 21 Matera Grzegorz Libero. Sporo kibiców na trybunach. Non stop tu ktoś przechodzi przed kamerami. Naszą transmisję obecnie ogląda 20 osób. A już 21. Ogólnie przez ten czas przewinęło się 85 osób. Dziękujemy, że chcą Państwo spędzić ten sobotni wieczór z drużyną SST Lubcze oraz MKS-u Wisłok Strzyżów, a także z siatkówką. Zaczyna kapitan drużyny gości Konrad Piruk. Thank you.
na zagrywce Szymon Mędrygał odrabia stratę. Miejmy nadzieję, że to może jakaś seria. Czwarty bomb. Ambitnie zaczęli goście, jednak gospodarze szybko opanowali sytuację. Już mamy 5-3 dla Lubczy. Potężne wykończenie Mateusza Hołobuta i to on będzie teraz zagrywał piłkę. Urosła przewaga gospodarzy do 4 punktów. Nie mogło się to skończyć inaczej jak wzięcie czasu przez trenera zawodników z Wisłoka. Rozkręcił się Mateusz na zagrywce. 9-4, 5-punktowa przewaga nad przeciwnikiem. Thank you.
istnieje przewaga 9-7. W przyjęciu Paweł Małek. Na zagrywce grający z numerem 17 Stanisław Kuśnierz. Ponownie zagrywał będzie Kuśnierz. Masłowski, kapitan, gospodarzy. Psuje Gromek Kamil i 14 punkt dla Lubczy.
Mateusz Tkaczyk z numerem 27 zagrywa. A niestety aut. Zrobiła nam się gra punkt za punkt. Szymon Mędrygał i siatka. 15-14. Zagrywa Szczygieł Kacper. Na szczęście okazała się to być ostatnią zagrywką Szymona. Dzięki temu Lubcza zdobyła punkt. Lockout 18-16 dla drużyny ze Strzyżowa. Thank you.
zagrywa Patryk Masłowski. Długa, ciekawa wymiana na korzyść Lubczy, jest 20 punkt. Któż inny jak nie kapitan ma poprowadzić drużynę do zwycięstwa w końcówce partii. Tak jest, 21 punkt dla Lubczy. O czas prosi trener LKS-u. Czas prosi trener gospodarzy Marek Samolewicz. Thank you.
zagrywce w drużynie Wisłoka, Gabriel Strzępek. A i niestety 23 punkt dla gości. Potężna bomba Szymona Mędrygała i mamy 23 punkt, czyli w drugiej partii remis. Zagrywał Pałek Małek, a serwisowy. Wychodzimy na prowadzenie, jakże w ważnym momencie gry. Paweł Małek może stać się bohaterem tego drugiego seta. Dwie mocne zagrywki, pierwszy punkt. Tak jest! Zwyciężamy drugą partię i w całym spotkaniu już jest 2-0. Zanim przejdziemy do trzeciej odsłony tego meczu, powiemy, iż w ostatnią kolejkę Lubcza grała na wyjeździe z TSV Sano, gdzie wygrała to spotkanie 3-1. Natomiast dzisiejszy rywal Lubczy, MKS Wisłok Strzyżów, na własnym obiekcie wygrał 3-0 z AKS-em Piąte Liceo ulicę Rzeszów. A wybiegając w przyszłość, w kolejnej kolejce Lubcza zagra na wyjeździe z KPS Siarką Tarnobrzeg, a MKS czeka mecz na własnym obiekcie z drugą drużyną Ligi Pro Sportem Marmaxem Czudec. Ale to będzie dopiero za tydzień, a dziś wracamy na trzecią odsłonę. Tego meczu przypominam, że jest 2-0 dla Lubczy, Wrocławówki. W pierwszym secie Lubcza pokonuje Strzyżów 26-24. W drugim secie mamy 25-23. Nie mamy nic przeciwko. Jeśli to spotkanie się skończy wynikiem 3-0. Zaczyna Lubcza.
niestety ta długa wymiana pada łupem gości. Dobrze rozpoczyna tę trzecią partię dla swojej drużyny, już trzeci punkt po jego zagrywce. Może w końcu, niestety, a jednak piłka obciera zawodnika gości i Rupcza dzięki temu zdobywa punkt. Mateusz Tkaczyk będzie zagrywał. Mamy aut 3-2. Sprytne skrócenie piłki, już jest 5-4 na zagrywce. Szymon Mędrygał, ręce z numerem 14. Thank you.
Barszewski Maciej zagrywał. Szósty punkt dla Lubczy. Na zagrywce Stanisław Kuśnierz. I jest porówno 7 do 7. Zagrywa Patryk Masłowski. Zawodnicy z Racowki wychodzą na prowadzenie 10 do 9. Na zagrywce Paweł Małek. Można powiedzieć bohater końcówki drugiego seta. I mamy przerwę.
seria Lubczy 12-9. Zagrywkę kontynuuje Paweł Małek. Oj. Duże poświęcenie naszego libero Dawida Woźniaka, ale jednak bez efektu punktowego. Na zagrywce kapitan Konrad Pieruk. Mateusz Kołobut owija zawodnika przeciwnej drużyny i mamy 13 punkt. Do 10 rośnie przewaga gospodarzy. Urosła przewaga gospodarzy już do 6 punktów. Myślimy, iż większość kibiców zgromadzona tutaj na hali sportowej w Niechobrzu, pochodząca tutaj z okolic, nie ma nic naprzeciwko temu, iż drużyna gospodarzy postara się zakończyć tego ten mecz z wynikiem 3-0. Zagrywce Szymon Mędrygał.
20-12 na zagrywce Mateusz Kołobut. Na zagrywce Stanisław Kuśnierz. Liczymy, że z zagrywki zobaczymy przynajmniej dwa punkty wykonane u Staszka. Pierwszy punkt już jest. A może skończy mecz. Coraz bliżej końca trzeciego seta na zagrywce kapitan SST Lubczy Patryk Masłowski. Zagrywa Strzępek Gabriel. Czy będzie 17 punkt dla Lubczy? Tak jest. 24 punkt. 24-16. Piłka meczowa na zakrywce. Paweł Małek. Kończył drugiego seta. Może i też skończy trzeciego seta i całą partię. Tak jest, Lubcza wygrywa z liderem pierwszej ligi mężczyzn. 25-16, a w całym meczu 3-0. Dziękujemy Państwu, że spędzili z nami ten czas z siatkówką oraz zawodnikami, zarówno gospodarzy, jak i gości. Życzymy miłego wieczoru oraz spokojnej niedzieli i do zobaczenia prawdopodobnie na ostatnim meczu
już za dwa tygodnie na własnej hali, w którym to SST Lubcza podejmie zawodników z Głogowa Małopolskiego.